Jebać Tuska. Tu go zmniejszy witał. For Deutschland. For Deutschland. Pan jest już, to nie wciągniesz. For Deutschland. Czekajcie, zostawiłem już coś na przystani. Jakąś skrzynkę. Ten płyniemy jak rypera? Jak rypera? Można. A robimy tam, wyrobiliście tą syrenę? Ona jest spoko, bo ja jej nie robiłem, tylko nie wiem, czy ją chcecie zrobić, tą czachę czy coś tam. Ja ją robię codziennie. Czy ty zrobiłeś 37 razy, nie? Co? Ja ją robię codziennie, więc możemy robić jak chcesz. Że ty jak tam. Powiedz tak, jeśli nikt nas nie będzie gonił... No. Możemy robić, dajemy reaperu, wyrobimy czachę, no. Okej. Okay. Ja mam jakiś kostium z Krama. Ja chcę być Scrum Masterem. Kostium Scrama, kurwa. Kostium Scrama? Ale to nie, on działa tylko jak w szkółku. No. Olek, co ci się podobało w ostatnim sprincie? Nie, nie mówimy o tym. Nie dzisiaj. Nie, Olek, po tym grudniu. Inaczej. Olek, czemu znowu nie dowiozłeś sprintu? Święta są, Krzysie. O, jakiś reper już jest. Muszę przemalować lampę cerów, coś wyższego. Ej, a to... o co chodzi? Co jest... o co chodzi z tym sprintem, bo nie kupam? Ale jak jesteś w robocie, w IT i załóżmy, macie sprint na tydzień, pracujesz, na dwa. I to jest robota, którą musisz zrobić. Aha, no, okej. Okay. A potem masz spotkanie takie w kółku. Jak? Z takim sztygarą chujem. To masz retrospekcję wtedy. To jest taki tryb pracy, nazywa się Agile. I polega na tym, że planujesz najbliższe 2 tygodnie, wyceniasz zadania, no i starasz się spalić to wszystko i dowieść na czas. Oczywiście nigdy nie wychodzi, z czego tworzy się Kanban chaos. I kurwa, bo przychodzi prezes i cały sprint ci rozpierdala, bo mówi, że na wczoraj coś trzeba zrobić. I tak w kółko, daj mi wyjąta robota w IT. I są ludzie na stanowisku tak zwanym Scrum Master, którzy mają pilnować sprintu, czyli tam wiesz, przebiegu zadań i tam wiesz, czego i tak dalej. I oni są zawsze o chuj roszczać i chuja potrzebni, ale są, żeby być. Okej. Okay. Tak w skrócie, tak to wygląda. No. Jak jeden Scrum Master wkurwił mojego z tego, że mam prawie w rej wypierdolił, to dzisiaj po 5 latach nie pojawił się na retrospekcji mówić od swojego zespołu. Chłopaki, sorry, zapuściłem streama na szybki padek, okej? I trzymałem własnego starego. Już tyle informacji dostałem naraz, że teraz maluję ten statek już byle jak, kurwa. Czekajcie. Zagłosujcie na tego, na Reapera. Układaj mi flagę z tego rolu. Czekaj, jeszcze przód trzeba. Czekaj, trzeba, gdzie jest ten. Gdzie jest ta jebana papuga? Zobaczymy. O! Już ktoś właśnie kończy syrenę. To znaczy, że już jej nie ma, czy... Czekaj. Ktoś zostawił skrzynkę. Po prostu go najebiemy i weźmiemy to. Możemy Można. Też tak. Tak, możemy tak, no. Obok nas, niedaleko na wyspie jest... Ale co to jest? Szczur tutaj ma. On tu ma klucz, a skrzynka jest na morzu. Coś tu się wydarzyło. Nie, łódź płynie. Płynie łódź ze skrzynką na Crux Hollow, klucz. Klucz jest wykopany. Coś tam się wydarzyło. No to co robimy? Lecimy tam na to? Jak? Ja mam wapka teraz. Bo ta czaszka, ona się za jakąś godzinkę zespełnuje, to możemy po prostu gdzieś tam ruszyć. Dobra, musimy się wypełnić, to kurwa powinniśmy tych chuj dojechać. To musimy się postrzeć, to jest na tej wyspie na lewo. Patrz, w prawo. Masz, widzisz? Tu, dobra, tak, na Crux Hollow. Dobra, kawałek na północny. Dobra, kule jeszcze. To musimy, już tam cisnąć teraz, nie? Ja idę po kule. Idę po kule, już podnoszę. Ja już wziąłem kulę od tego, od szkutnika kupiłem. Tak, to czekaj, ja od tego... Kurwa... Dupcaj mi z tym. Od merchanta nie. Jeszcze raz.
O, tutaj. Okej, zdobyto klucz i skrzynię pstre pieśni, czyli chyba odblokowali już. Czekaj. No. Masz tą skrzynkę, masz, dobra. Ja jeszcze ten. To go. Płyną na prawo. Kierunek tu kos. Na... Tak. Okay. Tam, przed nami jest ten niebieski, ten niebieskie tornado, tak? A nie, no, północny, ta, północny wschód, promienie, promienie. Kurwa, po prawej. North East, po prawej naszej stronie. Kurwa, z prawej strony nie rozumiem, tylko powiedziałeś przed nami, kurwa, a nie jest to przed nami. Sorry. No sorry, no tak. Nie, to jest za tą skałą, to jest za tą skałą. Tak, tam widać już, tak, to widać już promienie, o. Czyli są dwa statki, widzisz? Nagle na prawo. Już, czekaj. Już nie zdążyłem się załadować żadnym obwodzem ani niczym. Te dwa promienie są czemu? Są? Czy one tak po prostu wyglądają i to jest jeden? Dwa, bo jeden jest od skrzynki, a drugi jest od klucza. Jak połączą, to będzie jeden. Czekajcie, kurwa, muszę iść załadować sobie żarcie, deski. Dobra, jestem na padzie, więc nic dziś nie trafię. Zobaczymy. Tak. Gdzie jest jedzenie? Tu. Dobra. Jak, a to niebieskie to tornado tam daleko, to co jest? A... No nie, po lewej? To standardowe, zielone tornado. Tak. To takie, co a co jest na zielonym tornadzie? To Ghost Fleet całe. A Ghost Fleet właśnie. A, Ghost Fleet, a to jest dobra, kurwa Galeon. Tak? No patrz. Rozjebiesz mu jeden maszt i jest w dupie. The Vikings. Mamy te kule, mamy chłopaki. Czy my mamy kule z łańcuchowe? Mamy chyba. Ale oni jeszcze... Ja wziąłem dwie. Dobra, oni za chwileczkę no, połączą. No kurwa, no. Dobra. Dobra. Jak, no nie jak wiem, otworzą płyną, skrzynkę. Nie? Tak, jak otworzą nie skrzynkę. Wiem, odpłynął. Tak, oni wypływają, ale my jesteśmy na bocznych i mamy dwa żagle, więc zaraz u nich będziemy. Ja bym lekko w lewo skręcił, bo wtedy łapiesz mocniej chyba wiatr i pod nich podlecimy. Nie no, mamy na fulla. Mamy totalnie w bok i na fulla. Aha. Ale patrz na gdzie oni płyną. Spokojnie. Gdzie oni polecimy. Nie płyną pod wiatr właśnie. Patrz. Kręcasz? Co? Ale jeszcze nie ten... Ale idzie to. Ten stacjer. Ja się trochę przyblokowałem. Jeszcze nie otworzyli tego w skrzynki, bo... Nie pojawiło się komunikat i nie pojawiły się takie dwukolorowe jakby tornado. A co oni mają na statku w takim razie? Klucz i skrzynkę, ale nie połączyli ich. To jest dziwne. Może to lamusy, a może nas, wiesz, chcą oszukać. Patrzcie, czy jakiś gość nie wyskakuje tam z przodu. No. On, wiesz, on tak zrobił. Będą uciekać pewnie przed nami teraz. No nie mają prawa, jesteśmy szybsi. Chcą nas smoknąć. Dobra, idzie. Muszę kurwa usiąść w pozycji bojowej, bo tak to za wygodnie mam. Specjalnie uciekają kurwa pod wiatr. Jak lecieć? No leci jak lecisz. Leć jak lecisz. Może będą chcieli się ustawiać do walki. Oni się chyba tak. Wykręcić no, mocno w lewo najwyżej. No wykręć, żeby złapać wiatr, najwyżej odbijemy w lewo, już rozpędem ich. Znaczy nie, no mocno w lewo, to teraz już by mi na dupę wchodziło. W prawo, potem w lewo. Jak złapiemy już rozpęd. Dobra, kręcę w prawo. Łap. Nie widzę za bardzo, gdzie płynę, kurwa. Dobrze, powinieneś lecieć. Mogę mieć... Dobra. Nie wiem, co ci goście, oni się na skałę wjebali? Nie. Nie. Strzelają już. Prostuj. Walam już. Ja nie mam konta. Też nie mam konta jeszcze. Lecieć dalej na prawo, czy... Nie, tak. Z wiatrem. Ja bym kręcił w lewo. Dobra. Kręcę mocno w lewo. Zderzymy się. Sramy.
kurwa. Dobra, spokojnie. Żagiel nam leży, czekajcie. Ile dół robić? Dostałem żagiel. Dostałem tam żagiel. Jeden im leży. Dobra. Stawiam. Łatam dół, bo ja mam trzy dziury. Łatam dół. Ja tam lecę. Łatam dół. Ja tam lecę. Okej. Nie wiem, okay, nie ja wiem, czy stary jest dobry pomysł. Stawiam żagiel, stawiam żagiel. Ja łatam dół. Ja stawiam żagiel. Dobrze. Dobra, wracam, bo nie do ostatnia dziura. Nie. Ja będzie płyniemy. Gość jest chyba. Czy to ty byłeś, Tukus? To ja, ja chyba. To wyciągam już. Kurwa, pada. Żagiel pada. Bo to trzeba go przybić potem, jak się go podniesie. No przybijałem go, ale się przechylił. Przybijał. Dobra. Ręce w lewo. Żagle na lewo. Żagle na lewo i przód rozwincie. Zwijam przód. Ale przód jest zwinięty. Rozwijcie. Rozwijaj. Okay. I na lewo, tak? Rozwijcie. Dobra. Tak. Ty co jest? Wywaliło mi z gry. Ej, wyjebało mnie z gry, straciłem połączenie z internetem, loguje mi się od nowa gra. Chłopaki, słyszycie mnie? Kurwa. Wyjebało mnie z gry, straciłem połączenie z internetem, dopiero teraz wróciłem. No, słyszeliśmy cię jeszcze, jakbyś to powiedział drugi raz, to ciekawe jest. Uznaliśmy, że stara cię wyłączyła router i blazę na ciebie. Nie, jako to jest dziwne, bo jest na kablu. To jest dziwne. A oni płyną wolniej no, z tą czaszką, czy nie? Wiesz co, nie wiem. Nie, chyba nie. A coś było, że się gdzieś płynie wolniej z czymś. Wiesz co, ja pierwszy ostatni raz słyszałem to od Jaya, że się płynie wolniej, ale nie, tyle nie zauważyłem, nie wiem, wiesz? Nie, ja to nie mówię, że z czaszką się było. Kurwa płynie wolniej, ty farma zadaniażu, konfiturę jebana. Co? Co ty pierdolisz? Cenił takie ja ci to mówiłem. Nie, ty kiedyś coś wspomniałeś, ja że... Ja to widziałem na jakimś filmie, jak oni mówili na początku. Co tam będzie w nowym sezonie? Kurwa wysoko. Dwa. Ty mi, ja ci są jakieś gadałem i ty mówisz, powiedziałeś, że się płynie chyba wolnie, tak? Powiedziałeś, ja mówię, że nie wiem, bo nie strzeli takiego coś. Co strzela? Oni? Wolnie, w ramach oni mają kurs, są na wyspie. Na wyspie są, walą do nas, czy to szkielety, bo nie szkielety. To typy. Nie. Dobra, idę łatać. Ty, co to było? Oni beczki tu powyrzucali. Dobra, łatam. Jest druga dziura, tutaj. Ale co się wolniej tylko spłynie, jak co? Płyniesz wolniej gdy? Jak masz czaszkę na tym pokładzie. Ale no, jak tak, niby? Mówili, że jakiś... Było na filmie, że jest nowy skarb, który... Tak. Generalnie, jak go przewozisz, to wolniej płyniesz. I pytałem, czy to jest ta czacha. Ale wiesz co, jeśli płyniesz wolniej, to płyniesz o wiele... Tak, nie aż tak chyba bolą, nie wiem, tego tak nie odczułem. Dziwi mnie, czemu no, albo to nie jest to, no. Bo oni zapierdalają dość szybko. No. Ciekaw, czemu oni nie połączyli tej czaszki z tym. Z kluczem. Już. Może nie wiedzą, nie no, może to są faktycznie jakieś, wiesz, lojtki. No bo jakby ją połączyli, to wyciągnęliby czaszkę i wtedy by widzieli wyspy, na którą muszą by... Łap to z wiatrem. Już. Czekaj, wywali jakieś beczki chyba nam rzucili po drogę. Weź lekko w prawo odbij, potem w lewo. Coś widziałem w wodzie, albo to była skała. Nic nie pływa. A, skała. To skała, skała. Skała. Iracka. Whisky Noja. No, robię taki łuczek, jak chciał. Chciałem, że coś tam jest. Ale to jest wysoko, ja dupce.
strachu. No ja ileś problemu, no to kręcę sobie. Jeden mądrzejszy od drugiego. Kurwa zygzak goniąc się pół. Ja chciałem go wystraszyć. Tylko ja wyskoczę na jakoś tylko. To będzie i wymiutować go. O, gościu w wodzie. Chyba. Ej, dostałem hit marka, nie zabrało mi życia. O, a może jakiś ragdoll albo coś. No ale właśnie ostatnio kurwa goniłem gości, nie? I nie było słychać wystrzału, ani nie było błysku lunety, a dostałem hita i kurwa mnie gościu zastrzelił. Idźcie na nich może już bardziej. Mhm. Jak to jest możliwe, kurwa? Pojeby na szeny polecieli? Są popierdoleni? Będą nam uciekać pewnie. Może tam jest panika, może tam jest wiesz, 5 spalonych Marokańczyków i się stresują. USS Sulak. LPS Gizmo. The Vikings, jakieś wikingi. Gonimy wikingów. Ja oni lecą, masz. Co jest? I gościu w wodzie. Kurwa. Dobra. Byliście go? Dobra. Gdzie jest ta beczka jebana tutaj? Dobra, na dole zagaszone. Tak? Jeszcze. Ja. Dobra, ugaszono. Ale syreny nie było widać, jebajny. Nie było jego widać, nie. Bo wyskoczył przecież. No. Nie zdążyła się może załadować, nie? Po drugie, jak od nich wyskakuje, to nie widzisz dymu, nie? Dobra. Jak tam kula? Na dole jeszcze mamy 60, tu jest 7, 100. Dobra, tu są jakieś łańcuchy, jeszcze tu wezmę. Gonimy ich dalej? Chyba gonimy, nie? Gość. Gdzie znowu gość? A, tam był. Był, no. Jest, wchodzi. Zabiłem. Też zabiłem. Gdzie drugi? Jest. Skoczył. Kotwicę nam rzuca. Łapałem, ładuj go. Zabił mnie, kurwa. Ja też. Ja pierdolę. Olek, daj mu radę. Jest tam? Jest. Idźcie. Jest pod pokładem. To ładujcie tam, ja to noszę. Nie widzę go tutaj. Chyba, że się przebrał za beczkę jakąś, ale nie wiem. Nie. To są normalne beczki. Wyskoczył czy co? A może jest na ty? Dobra. Trzyma się drabinki. On gdzieś nie skoczył tutaj. Do tyłu za ten. Za koło, nie leży za kołem, kurwa, jak. Nie. Jak ten streamer. No teraz trzeba oglądać z każdej strony, kurwa. A na maszynie nie siedzi? Na wozianim? Właśnie nie. Jestem tu. Nie ma. Kurwa, ciekawe. Co to jest za wyspa przed nami? To jest. To nie jest przystań. Potem znowu strzela. To ja próbuję walę w beczki na wszelki wypadek, kurwa, ale. To smakowane. Nie no, tam jest wysoko. Tyś chyba też by coś stary przypalić, bo kurwa dzisiaj jest dużo spisków. Mylicie paranoję z tym, z throughout control, kurwa. Jak zapalę, to już w ogóle nie pogram, bo wie, jak ja mam lagi przy tym.
Przy myśleniu, kurwa. I tak nie widzimy większych lagów niż Knop na kanapie u mnie, kurwa. A pierdolę, Jezus. Stary, ja myślałem, że z Anglii jest taki lag, dlatego, że bo Bartek odpowiada po 5 sekundach, kurwa. Tak jak się przez telefon rozmawia. No. Siedzieliśmy z nim na kanapie i było dokładnie, kurwa, to samo. Było tak samo. Jak LAN party w Sea of Thieves zrobiliśmy, ja pierdolę. No, dobrze, dobrze. Tak, jakby tylko skupowałeś, gdzie on kręci? Nie, specjalnie skręciłem, żeby nie pójść dokładnie za nimi. Dobra, bo tam kombinujesz. Święty Mikołaj płynie, kurwa. Świąteczny. Żagle, czekaj, żagle, ewentualnie ustawcie na ten, ażej. Ale to... można ustawić, ale... Muszę się przebrać w coś, kurwa. Nie chciałem dokładnie płynąć za nimi, żeby ewentualnie nie prowokować jeszcze jakiegoś abordażu. Nie prowokować wojny z Putinem. O! O kurwa, ta. Jeszcze włosy. A co się przybrać teraz, kurwa? Ci za nimi będziemy pilnować tych. Dobra, okej. Okay. Ciągnę chłopa harpuna i mu heada zajebie. Tajcie, a ten typ z nami płynie cały czas. No, będzie jakiś hazmat zaś. A tak ciekawe w teorii, gdyby był przebrany za beczkę i strzeliłby w tą beczkę, to bym go trafił, nie? Tam się da sobie obrażenia, oczywiście. Tak, oczywiście. Tylko Captain Falkor jeden to wie. A śledzę go na wpłynął. Czy subskrybuję go? Co oni odpierdalają? No trochę się w beczkach pokitrało po tych statkach, no nie powiem. Oni wypierdalają na czerwono... Nie, oni płyną na północ bardziej. Wal na północ. Wal na północ, bo tam się mapa kończy, oni nie chcą wypłynąć tam. Czekaj, bo tu jest skała, jest pomiędzy skała. Pod wiatr, kurwa, nie? Tak, pod wiatr. Nie, no. Aha, oni tam, no dobra. Tak, oni już zaczęli skręcać. Tak, płyń na północ. Na razie za tą skałą, nie? Tą skałą, tak jest. Kurde, przydały się jakieś Shrouded Ghost. Patrz, wyrzucili. Jedno zostawili w wodzie. A drugi mają na statku. To w wodzie może na razie olać, bo musimy to, co mają na statku, zabrać. Albo gościu... w wodzie? Patrz, widzisz? Dwa promienie są. Czyli w wodzie ktoś... Ja wiem, lecimy Alex, na to w wodzie? Ale w wodzie ktoś płynie. Ktoś tym płynie. Ale to nie będzie skrzynka? Nie. Nieważne, i tak musimy mieć to, co mają na statku. To można olać. Ja to nie za... w wodzie... To nie zatonie. Kurwa. Tam dobrze, to, kurwa. Faktycznie... Oni robią to specjalnie, kurwa. Olejmy to, co tam go się niesie. To jest chuj, oni tego nie połączyli. To jest w sumie prawda, bo... Oni dali dupy, bo mogli połączyć to z czaszkę i przelecieć obok wyspy, gdzie stałaby Brix i by zdążyli zanieść, zanim byśmy ich dorwali. A tak to patrz, kombinują sobie, no to chuj. Olewamy to po prawej i lecimy na statek. I gitwa. Tym bardziej, że to oznacza, że mają teraz o jednego mina. Ja obstawiam, że typ to tam zostawi i wróci. Prawdopodobnie tak. Tak. Dobra, dajemy te żagle jakoś, nie wiem czy na wprost. A jest to różnica? Tego nie wiem akurat. Chociaż nie, zostawmy na bok jeszcze, na prawo. No i teraz, wiecie, teraz zmienili ten respawn, że jak ich zatopimy, to oni się respawnią dość blisko nas. Znaczy dość blisko miejsca, gdzie ich zatopiliśmy, nie? Więc to już nie jest tak jak... Szybko można do walki wrócić, teoretycznie. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony nie jesteś na outpoście i kurwa chuja masz. Też prawda. Podstawne. Na górze mają skrzynkę na mapce, a tu jest jakieś, nie, kurwa, płynie, co to jest? Kurwa, gdzieś... To jest klucz. Płynie. Ty, gdzie? To jest nieważne, gdzie on będzie płynął, będzie go cały czas widać, to nie tonie. Najważniejsze jest to, żeby zabrać im to ze statku i
kurwa zatopić. Wulkan. Mam pewne, pewne złe przeczucia do naszego posiłku. Ale poczekaj, się skupić. Odbijam specjalnie. Przekuć przez środek wulkanu. Nie, zrobię kółeczko takie, żeby ten wulkan po prostu skończył napierdalać. Żebyśmy nie byli blisko wulkanu. Bo no oni tak mają ten klucz. Taki nawigator. Dobrze, kręć. Może kurwa, jebnie. Kurwa, to za pizda. Ciś przez wulkan, kurwa. Ciś przez wulkan. Dobra, zamknij dupę, Pampers, kurwa. Ja, zero argumentów, to argument wieku jak zwykle, kurwa. Dalej ci włosy na piździe nie urosły, kurwa. No a sam je wyzywasz od boomerów, to kto ci ciśnie argumentem wieku, kurwa, to jest. Czekajcie, bo właśnie boomer się z zoomerem, kurwa, kłóci i ciśniemy środek wulkanu. Nie może być. To nie może się nie udać. Co te kurwy kombinują? USS, co to jest Sulaco, kurwa? Sulaco? Nie wiem, brzmi jak jakieś nazwa kraba albo klubu sportowego. Brzmi jak, kurwa, sok pomarańczowy na Chorwacji, kurwa. Albo jakaś włoska przekąska. Siurakko. Siulako. Czulak płynie. USS Czulak. Dobrze, Tukos, na wulkan. Kurwa rura. Tak jest. Pod wiatr i na wulkan, tak jest. Tak. Się dogadaliście, kurwa. Jeden z drugim. Coś chce stary przejąć? Nie, patrzę, czy jest tu coś do załatania. Jest mój małpa, jest. Płyń. Dobra, żagle na prawo są? Są, to kurwimy. Gdzie te kurwy? A mają promień niż na statku? Mają, dobra. A ziomeczek płynie z tym. Jest koło Devil's Thirst na Roaring Traders. Wygląda, jakby leciał. To nieważne, gdzie on płynie, on nic z tym nie zrobi. Co to ma klucz, który. To jest. No właśnie, kurwa. Potrzebujemy tą skrzynkę i ten klucz do otwarcia, nie? Tak. No. Tak. A nie połączyli, bo jakby połączyli, to mieliby jeden promień i byłaby wyspa oświetlona. Lecę. No, złap teraz bocznymi, kos. Lecę w prawo. O kurwa, ale blisko było. Ad. Dobrze, kurwisz. Dobra, jest boczny. To nie ma. Jak ci się żagle wypną, to dopiero masz. Wiem, no, no, ja, tyle wystarczy, ale oni jeszcze lecą w tę stronę, dobrze. Może minimalnie jeszcze. Nie. Jest rozwinięte. Mamy chłopie, tak. Oni płyną w lewo, dobra, tak ciśnij, jak ciśniesz. Wiesz, możesz tyle w lewo. W lewo, bo oni szkręcą. Ach, ten wiatr jakby się zmienił, no teraz tak to jebał. Jak to jest z wiatrem? On się zmienia w ogóle? Jest na zmienia się, tam, no. Znaczy, ale w sensie wiadomo, że co ileś cykli, da się to jakoś matematycznie kurwa ustrukturyzować, czy to jest random? Chyba randomowo, wiesz? Random, chuj. Kurwa, nie wierzę. W kodzie, random. Nie ma opcji. Chyba, że Andy ręcznie strzela, kurwa, na przykład. Wulkany, nie? Andy ma, kurwa. Bo wybrało i tak. Andy ma FQL od 1 do 8 i zmienia. 1, 2, 3 i to masz wschód, zachód, południe i wpisuje, kurwa, jak mu się uzna. Na produkcji, czołgi. Kurwa. Thanks w robocie. Nie wiedziałem, że są dwa wulkany. Myślałem, że jest tylko jeden wulkan tutaj na Szemach. Tu jest od chuja wulkanów. Patrz, ja myślałem, że jest jeden oni wulkan. Oni jakiś czas temu uspokoili, chyba że znowu się coś ruszyło.
tęczowy kurwa ten. Halo, halo. Jesteście, ej, przed chwilą oni szli pod wodę i my też. Takie oblicza miałem. Tak? O kurde. No, ja mówię, o, toną, kurwa, my to nie, a mnie nie było słychać w ogóle, nie, gdzieś wyłapało. To była woda? Oni, co my jesteśmy tak blisko? No teraz bardziej na bocznych lecimy od nich, nie? No, nie mamy w sumie tych bocznych. Czekamy. Czekaj, czy zaś jakiś ciul nie wyskoczył. Bo żebyś jedno, tak, żeby jednąć takie łukiem na prawo złapać trochę. Przed wyspą w lewo. Ura, za dużo kręcenia. Trzeba pilnować, żeby kurwa nikt tutaj nie wjebał znowu. Ale poszło po fali, mi się nie znudzi. No, ten fort robiliśmy z młodym i 3 razy wyjebało wulkan i nie daliśmy stary, że i za każdym razem przeszkadzają w zbieraniu kurwa skarbów. Matka już czekała 4 godziny, aż skończymy. A my co odpłynęliśmy, to znaczy wulkan jebać, nie? A, Ania, nie uwierzysz. Czekaj, co? Ania, to moja ciepła. Co jest? Nie, kurwa, to była skała, dobra, piracka paranoja. O kurwa, znowu gościu. Pomijaj kawałek skały. Dobra. Lec na dół. To spoko. Spokojnie. To jest ludzik. Znowu laderko. Czerwone morze za chwilę. Może będą kręcić. W żagle poprawcie. I złapiemy. Już bardziej się nie da. Jest. Kurwa, znowu mam. Ej, co się stało? To jest. Z jakiegoś kurwa glitcha miałem, ale ten, już jest okej. Myślałem, że znowu mi wyłączę tego. No patrzcie, czy nie skaczą. Gonimy ich. O kurwa, ale ich gonimy. Ale my zaraz mamy czerwone morze, nie? Ja. Oni będą mieli pierwsi, nie? A co, nie chcą odjebać. To sobie wykręcimy na grze, czekajcie, ja sprawdzę ten. Wtedy musimy ustawić. No, żagle. Oni są na krawędzi, będą chyba wykręcać, wiesz, albo... Ale my też, nie? No zobaczymy, czy wiedzą, może nie wiedzą. Ej, to wykręćcie, bo jak oni zatoną, to ta skrzynka pojawi się na krawędzi Czerwonego Morza, tak je zrobiłem, wiesz? Czekaj, najpierw musimy zobaczyć, co robią. Nie będą przy brzegu lecieć. Oni będą lecieć przy krańcu, mi się wydaje. Bo jesteśmy w tym momencie na rogu. Na rogu jesteśmy. Tak, powinniśmy w lewo. Ja idę zobaczyć, zobaczcie koło. Wyrzucili tą. Wyrzucili to? Tak, lecę w lewo na to. Jest. Kos. Trzymaj koło. I ustaw, ja będę wybierał tym harpunem. Leć na to. Zostawili to, wyrzucili to. To idziemy tam też może... Jest to w wodzie, może to może być, nie? Może. Ale dlatego chcę, żebyśmy przepłynęli. Winąc żagiel? Że nie. Dobra. Ale nie na wprost, tylko bo tak nie wybiorę. Czekaj. Na wprost. No. Dobra, niech wykręci, spoko. Okej, wezmę. Będzie na po prawej stronie, bo już ten nie wyrobię tak, okej. Pilnuj Olek tych drabinek. Nie widzę, czekajcie, podnieś trochę żagiel, bo nie widzę. Ja to zwinę, no. Zwinę ci zostaw. Leć jak lecisz. Okay. Trochę w prawo. W prawo. Jest gość. Czy ja tu byłem, kurwa? Dobra, paranoja, z kółeczką mi kręciło. Kurwa. Dobra, prawo. Wiem. Ja pierdolę. Robię tak kotwicę może. Kotwicę. Tak, kręćcie, ja po to idę. Okej. Okay. Dobra, to my kręcimy. O, Olek, łatwiej będzie ci mnie wybrać po prostu. Ja. Nie ma nikogo w wodzie, kurwa? Nie widzę. Zanurkuję? Nie. Masz to? Aści. Jestem.
Dzięki. Dobra. Słuchajcie, teraz lecimy na ten promień. Czy ich atakujemy na razie? Sorry. Nie, lecimy na promień. Lecimy na promień. Będziemy... Kręć na promień. Żagle już. Cyk. Idę na górę zobaczyć. Okej. Okay. Jestem ciekaw, gdzie to oni schowali. Czy to jest na wyspie, czy w wodzie. No, posłuchajcie. Ej, mam takie glitch, takie pionowe paski. Miałeś coś takiego, Tukas? Nie. Czy to kurwa ta... A, ta tak skrzynka tak świeci. Znowu się tam nabyć. Jarałeś coś? Ja? Kurwa. No? Nie. Nie, ja taki normalnie jestem. No, oczywiście. Jak to powiedział mi Krzysiek, spadłeś do kurwa. Najebać Tuska to. Ej, co? Ja mi powiedział Krzysiek, ja mówię, ostatnio mówię do Krzyśka, ty, jarałem ostatnio zioło i grałem z tym, z Joe'em, miałem lagi w myśleniu, a Krzysiek do mnie, to ty chyba za dziecka wpadłeś do kociołka z ziołem, co? Bo ty masz lagi w myśleniu non stop. Po prostu tylko był w kotłowni chowany i chuj, zaczął zioło. Tam jest, ej, to się ciągle przesuwa tam, oni mają chyba łódkę i płyną z tym. No dobrze, no to chuj. Tak, ja sobie nie, skoczyłem, że jestem głupi, ale spoko. Już nie wiem co. Oni gonią za nami? Nie. Okej. Okay. Ale popatrz, gdyby tu później powiedział, że lecimy za nimi, to mielibyśmy klucze, nie mielibyśmy skrzynki. Dokładnie. Jakbyśmy mieli Bartka, to by kątówką otworzył skrzynkę. Albo stary, ja to już robiłem więcej niż 50 razy, także kurwa... Smart. Bo żeby zdobyć piąty stopień, musisz tak 50 razy wykopać klucz albo skrzynkę, potem 40 razy połączyć skrzynkę z kluczem i oddać czaszkę 30 razy, więc jestem już w połowie drogi. A pierdolę. No, generalnie jakby to była inna gra, to bym miał bekę, ale szanuję. O kurwa. Nie wiem, jest to... Dobry, fanty wkręciło mi się. To są, nie? Tak, no, wkręciło mi się to, że to jest kurwa rzadki... Achieve i kurwa ten. A kurwa, ja ci pokażę rzadki achieve. Ale może za to jakiś ten strój? Rzadki achieve to miał na kiblu. No to se przypomnij, jak żeśmy czaskali. Jezu no. 2 miesiące zapalenia światełek. Ja pierdolę. Ja no chyba miesiąc czy dwa. Może dwa w naszym tempie. Dwa miesiące zapalenia światełek. Nie no, może miesiąc albo dwa. Ja pierdolę, pogadaliśmy. Mówicie, że oni na czymś płyną tam? Za szybki są. Wydaje mi się, że na łódce, no. Ale co im to da, bo... My kurwa, mamy czas, możemy ich kurwa dorwać. Właśnie, tak, no. Może nie da, ale są piratami, chcą nas wkurwić. Na tym to polega. No tak, tak. Ale chłopaki, tych dwóch Anglików, co z nim pływałem, kurwa. Typ widzi Matrixa na bank, kurwa. Jak on napierdalał... Oni rozumieją te filmy o strzelaniu na YouTubie, kurwa. Ja mam z tym problem dalej. Jak kurwa napierdalał na padzie, to się w pale nie mieści. On się bawili zatapiając te kurwa wszystkie statki, a cały slub był tak wyjebany lutem, że się... No kurwa. Wszystkie beczki... Nagrywałeś to z nimi? Nie, bo wiesz co, grałem sam. Jak zaczęli mnie atakować, to nie pomyślałem o tym, a potem zaczęliśmy gadać i po prostu, wiesz, pływać i jakoś nie pomyślałem, żeby w połowie nagrać, ale kurwa... No miałeś pure Sea of Thieves experience. No, ale kurwa, jak oni się bawili. Jaka taktyka w ogóle, ty. Jeden leciał, bo na chwilę, przez chwilę pływaliśmy na moim słupie i na ich, nie? Więc typ leciał z lupem na wabika, ściągał na siebie na przykład, kurwa, brygę. Bryga za nim leciała, my byśmy wyskakiwali z drugiej strony i napierdalaliśmy ją z boku. Typ się wystrzeliwał, robił mi chaos na łodzi, kurwa, ja pierdolę, co oni robili? No to elegancko. Może jeden z nich, w ogóle tak, gość miał nickname South Korea, drugi miał North Korea, obydwa mieli na imię Sean, nie? Jeden miał Sean, drugi miał Sean. Tak, tylko że jeden Sean miał, ten chyba North Korea miał taki silny akcent irlandzki, więc mi ciężko, i sepleniu trochę, więc było ciężko mi go kumać. Ale ten, i tak fajnie, turn left, my dude. Ten right, my dude. North Korea, Sean. Jak Sean, to i Iro.
No i ten, ile? W 3 godziny wyłapałem 800 tysięcy, kurwa, ten. To prawie milion, kurwa, golda, nie? Mam teraz 5 tysięcy, 5 milionów, a miałem, kurwa, 3. No to elegancjo. To, to tam jest... No czekaliśmy ostatnio z Knopem, jak było to razy 2, to musimy zrobić 300 tysięcy. Tak, no. Kurwa, w godzinę. No. Ja musiałem rozjebać Asgard, to nie pływałem. Kręciło mi się jak skurwysyn. Oni... A, czekaj. A to kończyłeś tego roguelike'a, czy żeś kończył pod tą podstawową? Nie, podstawkę splatynowałem. Roguelike wyszedł jeszcze... teraz. Właśnie. Roguelike by mi się podobał. Ja lubię. No i tam to dobrze zrobili. Gdzie oni są, kurwa, tamci? Kurwa, ja w tej pikselozie Dead Cells już mam, kurwa, 60 godzin? Kurwa, w rogalika. A tamci nie zeskrapowali ze statku, że... A nie, bez sensu. Czekaj, bo rozkminiam. A czy mogli ten skrapować? Mi akurat nie siadł, kurwa, to jest jakoś... Ale jest ciężki. Nie, do końca tym do mnie. Hades był, Hades był prostszy, jednak. Jest ja. Dead Cells jest, no, nie wybacza błędów w ogóle. Ja się tak nakurwowałem na tym, jak się nazywa to, takie w stylu starej kreskówki. Jezus, no wiecie, takie ala wczesne Disney. Cuphead, no. To no, był roguelike, to jest, to nie był, ale to jest giera, gdzie generalnie kujesz plaszczę na pamięć. To jest platformer, tylko kurwa... Tak, tylko albo masz kurwa refleks chudego byka, albo, albo na pamięć musisz kurwa całą tą... Na Devil Reach przybili. No to może być ten, według mnie Galeon może lecieć od innej strony. Może go zezłomowali, nie? Zezłomowali i wzięli nowy. Ale już dużo zrobiliśmy prasę, więc... Za połowę jesteśmy, spokojnie. Czemu ten promień znika? Bo są w ruchu. Jest mgła chyba. Dobra, możemy odbić w prawo, bo oni idą w prawo, będziemy mieli lepszy wiatr. Okej. Okay. Prawo masz pod wiatr bardziej. No dobra, ale no to tak, mi się źle... Czekaj, wykręcę na zet. Nie, nie, no bo oni się przesuwają w prawo, zobacz, oni nie stoją. No ale na boczny przesuwają. Polecimy. Wiesz co, oni na razie... czekaj, bo ja patrzyłem... Nie no, hop, ty. Kręcę. Oni biegną na szczyt Devil's Reach. Wbiegają na szczyt. Biegają po wyspie z tym. To ja jestem za tym, żebyśmy opływali tą wyspę. Jeden się może wystrzelić tam i po to polecieć. A ja tak mogę zrobić. A wy możecie krążyć łodzią po tym, wokół wyspy. O. Jakby tam generalnie no, zobaczył, czy tarczy nie lecą. Może ja się wystrzelę, jakby tam PvP miało być. Mi chodziło, wiesz co, bardziej o PvP, które się może rozegrać na statku, wiesz? To tam na wyspie to chuj. No ale jak tam jest dwóch typów... To zginę i już się raz. To idę z widzą. Z tym płyniemy. Generalnie no wszyscy nas widzą. Tak jest. No tak, ale oni są skupieni. Oni mogli też polecieć na działo tam, nie? Tam jest działo przecież, nie? Mi się wydaje, że to nie jest ich plan, że zesklepują statek, bo gościu wyskoczył w chuj wcześniej, a oni lecieli na przeciwległym ekranie z mapy. Ale zakręcili, jak im zabraliśmy tam, to oni wykręcili i płynęli i wracali, wiesz? Aha. Bo spoglądałem do tyłu, oni wracali, nie udało mi się zatopić w środku. A do kogo ci zanosi tę skrzynkę? Co to tam jest? Blixi? Mam taki... Słuchajcie, może ja zrobię taki plan, może teraz skręcę w prawo i będę ich brał z lewej burty wyspy, co? I będę krążył w lewo. Możesz lecieć w prawo, bo złapiesz wiatr.
No, co chcesz? No i kręć już. O. Kręcę i magluję. Cię przy tym skrzydło masz. Idę szybko na baranie, zobaczyć czy coś render łapie. Render Rudolf. Render Rudolf. Jestem na nich tu kos. A może robię taki roleplay, kurna, że chcą umrzeć na szczycie góry. Będzie pojedynek. Może. Żeby pójść do Valhalla. Ja patrzę na mapę. Ty jesteś na górze, Żeju? I co, widzisz coś tam? W horyzoncie? Buzię widzę tym tęczą. Buzię widzę. Buzię widzę w tym tęczu. W tym tęczu. W naszym tęczu. Dobra, jeden by się wystrzelił i zrobił rekonesans na górze. Wiem. Czy oni nie chcą na przykład wbić wtedy robić abordaż na statek? Z dwóch by zostało na statku. Jak ty możesz polecieć, z tylko są zostaniemy? Ja się tęczę będzie wyjebać po prostu. Najbezpieczniej byłoby ich rozjebać, bo jakbyśmy ich rozjebali, no to... Tak. Ale... Chyba, że wiesz, wyskoczysz, zobaczysz, że jest jeden, no to dobijam do ciebie i go... Ten, albo młodego. Dobra, ja mam rzadko, młodego, dobra, mam... mam ananas. O, no właśnie, zeżreć coś. Bo tam jest, w pewnym miejscu wyspy jest działo. No to ostatnio... Ostatnio tu oddawałem czaszkę Brixi i do mnie napierdalał szkielet. Kos, ale to jest za daleko. Musisz bliżej. No, już, czekaj. Wziąłeś ci tą wyspę z prawej burty, żeś miał? Ja chuj. Obserwuję, czy oni się z tą skrzynką przemieszczają. A tego galona nigdzie, nie ma nigdzie? Nie widziałem. Patrzę. Są mawy z prawej strony. A chyba, że te mawy zgarniemy tu, jak już jesteśmy. Właśnie. Z prawej też coś ma, czekaj. Tu z prawej są skrzynki jakieś. Muszę złapać. A żagle się zbugowały. Ja bym zostawił tylko żagiel z przodu. Ewentualnie przód zwinąć i pół z tyłu, żeby sobie mógł kapitan sam regulować. Ej, kurwa, plan planem. Daleko. Idę tam do ciebie. Nie wytrzymam. Plan planem, kurwa. Dobra, chuj idź, ja wpływam tu kurwa w kółko. Jakie za daleko, kurwa, jak nie dolecę do wyspy. Ciul. Dobra. Pokus, ogarnij sobie właśnie ten żagiel z tyłu. Jakby se leciał na spokojnie rozwiniętym. Czy tam pół rozwiniętym. O, elegancko widzę, że tam zdziałane. Co tu jest? Tu są jakieś skarby. Kurwa, tu jest ten mielizna. Ja pierdolę. Dobra, odbiję trochę od wyspy. Nie zatopisz. Nie. Odbiję od wyspy. O. I ten, żeby się zacerować, żeby nikt nie wskoczył.
Dobra, Jay, jak się tam do ciebie idzie do góry? Mora, chyba rady? Tu trzeba parkour odwalić. Taki nieoficjalny. O kurwie, kupię. Kurwa, tu nie wskoczy. Gdzie to jest? Nie jest gdzieś na dole? Nie, oni będzie prześwitywał? Coś, o czym... Nie, oni to zrzucili na zbliczowaniu. A mogli kurwa ten... Nie wezmę tego. Oni tak zrzucili, że tego nie weźmiesz. A jakby podjechać i wziąć ten harpunem? Można spróbować. Czy za wysoko? Próbowałem, że to będzie za daleko. Mi i Mariuszowi też takie kiedyś włożyli między kamienie, ale udało się tam zanurkować i wyciągnąć. Kurwa! Nie weźmiesz tego. Tu do mnie trzeba podpłynąć. Czuję, że tak zrzuciły. Znaczy... Nie, nie ma opcji. Trzeba podpłynąć, ale obawiam się, że... A ty masz tego fast graba, że na przycisku ci łapie? Tak, mam. Leciało mi do połowy, ale spadłem. Jakby... Kontakt nie był taki dobry. Ja lecę do Tukosa. Lecę tam i zobaczysz, o co mi chodzi. Drodzy z miejscu. Sztuko skończy. Widzę tego promienia, wiesz? Czemu ty płyniesz na małym żaglu? Dlatego, że był plan, aby kręcić się wokół wyspy. Wyjebałem się na mieliznę. Ale była gotka, jest chyba... że... Czekajcie. I cerowałem statek. Czekaj. To dokładnie gdzie... No dobra, gdzie ja stoję, to ci nic nie powiem. No opłyn. Ty tam jest. Opłyn, tak. Już leci. Wygłupia. Paci, na pewno. Będziemy się starać jak najbliżej podpłynąć. Ale ja się boję, że nam braknie harpuna na to. Tylko sprzytul się już do tej wyspy. Tylko wiesz co, nie wiem do końca gdzie mam płynąć. Tu gdzie jest moja ksywa? To będzie Olek. Ja jestem dokładnie nad tym. Czekaj, bo kurwa żagi mi zasłania. Prostuj. Jest tu syrena, ale teraz nie wiem czy to jest Olka. To może być moja Olka. Chyba, bo jest dym. Tu czekaj, okay. Tu widzicie gdzieś. Tylko sprzytul się. Pierdol, że zahaczysz, to jest nieważne teraz. Okej. Okay. Połatamy, to jest nieważne. Zwińcie se z tyłu, bo macie go na pełne. Już, no to czekaj. Tylko z niej zwinie, bo ja tutaj kręcę. Już zwijam. Macie oba, puśćcie se najlepiej tam pod picę, jak było blisko. Puśćcie bliżej. Gdzie to jest, wiem, dlatego brawo, chcę brawo. To... Tu gdzie ja stoję. Kurwa, braknie. Wiem, widzę, dlatego chcę jak najbliżej. Okej, okay, idę cerować. Harpunem się wyhamuj, bo przepierdolisz to. Tu masz brzeg jak najbliżej. O, okay. Tu do brzegu się ściągnij. Dobra, trzeba się jeszcze przytulić. Podnosimy te żagle, kotwice. Trzeba się przytulić harpunem jeszcze kawałek. Ty! Ziomek jest? Jest ziomek. Macie go? Nie, gdzieś się pojawił. Gdzieś tu będzie. Mogę nas patrzeć. Czyli to była która jest dla... Ejo, mate, how's it going? Odpowiedź ci ziomeczkowi. Benji? Benjamin? Where you at, you sneaky bastard? That was nice trick, pal. Prawie. Czekajcie. No. Teraz. Co ty za widzę, krótki jest? Widzę się sieci.
A jakbyśmy zrobili kółeczko małe i się wyjebali tym, a to się to nie wypłyniemy. A jak się trzyma X-a i trzymam go i dochodzę do jakiejś skrzynki, to on automatycznie mi ją złapie, czy muszę nacisnąć w momencie? Chodzi mi o to, czy mogę trzymać tego X-a, jakbym podnosił ten klucz. Nie wiem. Ciężko mi tak naprawdę co odpowiedzieć, naprawdę. Sprawdzę. No ja tam idę. Tanie, gdzie jest ta łachudra? Nas śmieje. Płynie Galeon. Galeon wpłynie na nas. No i tego tak czułem. Tak kurwa czułem. Oni sami tego nie zbiorą. To już jest blisko, musimy odpalać albo... Ostatnia próba jest. U mnie. Zostało, dobra, lecę do ciebie. Ja się spróbuję. Tylko jak daleko są. To jest... Ale tak realnie. Kos. No? Jak daleko są, ale realnie? Wiesz co, no kurwa, minutę od nas? Już ich widzę, to ładnie, patrz na wyspy. Są na naszej godzinie... Kurwa, jebnąłem i zginąłem, dobra. Dziewiątej? Nie, sobie raczej, na naszej trzeciej. Patrz, tu już są, już bliziutko. Za chwilę będziemy w zasięgu strzału. Za jakieś 20 sekund? 30? Kto strzelał? Ja. Okej, lecę. Ale poczekaj, oni wykręcili. Bo będą chcieli się ustawić do strzału. Kotwicę podnoś. Podniesiona? Gdyby się wycelować, to by się ruszać. Gdzie oni są? Dobra, co lecimy? Gdzie oni są? Popraw, Jagiel? Po prawej są, po prawej. Ale... A, jeszcze mają Megalodona. Czy Galeon, kurwa, Megalodon. Ale to nie mam nikogo na kole, ej to, ej, ale to godka. Rozumiem cię, przód. Nie trafiłem. Już. Trafiłem. Cię nie strzelamy, jak nie ma tego. Ach, szły tam ładnie. Obie. Czyli po kule. Ale przynajmniej co się dzieje na tym morzu teraz. Dobra, dajcie do przodu. Regiel. Szybciej. Tak by ich olać, czekaj, oni będą zawracać, czy będą spierdalać, bo możemy tam wrócić i na przykład wystrzelić się armatą dokładnie w ten punkt i spróbować to złapać. Możemy, proszę, czekaj, jak bo... jesteś w locie... To się odbijasz niby, ale może... Ale nie, wystarczy. Nie, działa, nie robi żadnych. Jak się odbijasz chociaż? Znaka. Co to tam było, kurwa, znowu Max? For the Valhalla! Aha. A ten lag za nim płynie, można by się go złapać harpunem i... Slafala. A poprawmy żagle. Może wchodzimy w nimi, z nimi w deala, żeby razem ściągnąć klucz. Do you want to do alliance? Kto się wystrzelił? Okej. Okay. Skręca na prawo, żeby nas... Can you get the key down? We probably can. Just give us half an hour.
Druga osoba się wystrzeliła chyba. Tak. Chyba są teraz dwie osoby w wodzie. Dobrze, skręcimy w prawo, bo ten... Bo by się załapał na poukład. No. Olewamy ich, płyniemy na wyspę? No. Jak się przykleją. No zobaczymy, czy się przykleją. Okej. Okay. Dawaj. Chyba, że pizdę na kotwicy. Nie rób kotwicy. Rób. Pizdę na kotwicy. Dajesz. Mój pizza. Urwak wyszedł, jak Titanic. Kurwa, trochę będzie pod wiatr. No dobra, dawaj na to. Dał boczyć, co oni robią. Bo żebyśmy mieli już czaszkę na statku, gdyby nas gonili, to wy zajmujecie się z nimi walką i ja wpadam na wyspę, biegnę do Briggs i oddaję i kurwa zlecione. Spoko. Spoko. Musimy ściągnąć ten klucz jebany, nie? Tak, no tak. No właśnie. Słusznie. USS zakręca. Ja. O kurwie. Wracają znowu. Widocznie też się chłopaki nudzą. Może być. Albo za punkt honoru mają, żeby nam nie oddać tego. To są właśnie, wiesz, boys. Zadaję na dziś. Nie oddamy im tego. Nie pójdziemy spać, dopóki kurwa im się nie uda. Ale skoro on tam klucz wrzucił, to powinniśmy dać radę tam wejść. Ej, jakbyśmy tak na pełnej kurwie się wjebali w tą wyspę i ja na szybko bym próbował harpunem złapać, jakbyśmy byli na plaży zamiast zrzucić do morza. Ej, myślałem o tym, ale... Ej, tak, myślałem o tym, ale pamiętaj o tym, że potem my musimy dopłynąć do innej wyspy jeszcze, a to może być przez pół mapy. Nie, ale słuchajcie, jak ja byłem na górze i ten harpun udzielał się, to on był za krótki. Ten harpun był za krótki. Ale co to ma tylko zdarza, czy to, o czym ja mówię? Bo nie wiem, bałem się, że wejdziemy tak głęboko w wyspę, że nie uda nam się wypłynąć. Zawsze cię zrzuci do wody. Cię wypchnie. Ja już po wchodzeniu głęboko. Już się zaczyna, kurwa. Nie da się zaparkować statkiem na wyspie, żeby cię nie ściągnęło do wody. Kurwa, ja chciałem od prawej. Czekaj, wykręcę tu, wykręcę chyba, nie? Na prawo. Czekajcie, może... Ja bym się może z powrotem wystrzelić i sobie... Czy nie wykręcę? Wykręcam. Lecą za nami, co? Łódka, harpun? Nie wiem. Ej, słuchajcie, ja się wystrzelam, okej? Okay? Spróbuję sobie. Dobra, ja się muszę zwinąć. Jayu, zbij mi ten przód, żeby wyhamować. Prosto. No, zahaczysz. A tu jest parę skarbów na tym... na tej plaży tam z przodu. Może być tak? Właśnie ściągnąłem jeden. Sorwa. Ziutko. Płynę. Gdzie oni są? Będą bokiem. Będą patrzeć, czy dam radę po prostu. Tylko za tobą jest... Kapitan, ten... Szkieletów? Jak to się to nazywa? Szkieletów, no. Czyli próbuję się znaleźć miejsce. Bardziej próbuję iść na południe chyba. Kurwa, na dnie... A, to jest tam. Ja
Znowu? Ziomuś tu jest. Czekaj, jest ziomek, jest syrena. Jest syrena w wodzie. Jest tu ziomek, tak? Tu będzie jakiś ziomek siedział. Kręcił z nas bekę. Siema. Ale przejebałeś to jak coś? Przejebałem? No to czekaj, no. Tak, przejebałem. Trzeba cofnąć. Kurwa, nie widzę, gdzie mam w ogóle wejść z tego stąd. Pardon. Jestem zwieszony. Kurwa. To jest wasz promień, czy to jest, kurwa, przepływacie koło wyspy i ja nie widzę, gdzie jest ten gdzie jest ten klucz. Musisz się rozglądać. Tak to działa tam. Sorry, bo tak, tu tak. Jest ten... Schumacher ma tryb po nartach. No. Jak Gino Rossi. Jak Gino Rossi. Ja sprawdzam to, co Olek godą. Czekaj, to jest, kurwa, w którym to jest miejscu. Wystrzeję i spróbuję tapem złapać. O? Gdzie jest ten gościu? To ja, kurwa, nie. Galeon. Leci na nas. Jeszcze jest daleko, jest na horyzoncie, ale... Dobra, jeszcze ma podpłynąć, czy jestem zwinięty cały? Chodź jeszcze. Czemu ja nie widzę tego kamienia promienia? Jestem tutaj, czy nie jestem? A, tutaj jest. Kurwa, blisko. Miałeś go? Blisko. Almost. Już wiem, co się stanie. Teraz idę. No dobra. Jestem do zrobienia, tylko muszę dobrze w locie potem. Ja nie, kurwa, są, bo nie widzę. Ona złamana noga. Ale jebańcy. Ty jest do rozwinięcia w locie, ale to musisz mieć ten. Ja przeleciałem koło tego. Zginę, kurwa. Gdzie jest Galeon? Zginąłem. Zginąłem w lewo. No, już... czemu mi się obróciło? Przecież powinno to być w miejscu. Wracam na statek. Jest syrena typa obok, on gdzieś tu jest bliziutko. Ja wiem, że jest. No. Dzisiaj to już... Tyle co tylko wziąć. Ja próbuję jeszcze raz. Ja się ześlizgnąłem koło tego klucza. No i super, idealnie wylądowałem na szczycie. Gdzie jest Galeon? To samo. Nagram cię, zajebiście, żeś tak wylądował, tak smooth. A, to tu jest... To byłeś ty, Olek? Tak. A, bo ty tak słuchaj, przez tą trąbkę, nie, to byłem ja, chciałem typa. Gdzie jest ten, kurwa, świecący? Gdzie jest ten Galeon? Widzicie tego Galeona? Nie. Stąd go powinniśmy widzieć, kurwa. A nie z drugiej strony wyspy? Kurwa. Nie no, widziałbym, stary, stoimy na szczycie. Siur, noga złamana. Kurwa, no ale chuje. In hindsight to mogliśmy lecieć za nim, ale z drugiej strony mogliśmy przez skrzynię wyrzucić. Nie, ten typ jest, kurwa. Może jeszcze się gdzieś pod drzewem stoi jako beczka i chuj. Pany z wyrol. No dawaj. Masz? Mam. Jest, kurwa, czeju! Mam. So long, suckers! To ja bym. Dawaj go, kurwa! Ja, gdzie jest typ? A tu nasze skrzynki nie ma, nie?
Jest? Dobra, startujmy, opalajmy żagle. Otwórz skrzynkę i niech się odpali czaszka, wyciągnij czaszkę. Okej. Okay. To weźmie tam wszystko. Wow. I teraz patrzcie na horyzont, czy się pojawiły takie purpurowe ten. Będą tam nas czekali, za wyspą pewnie jest. Co to było? Strzela nasz? Ja, spokojnie, ale zastanawiam się, gdzie ten typ jest. Ja to muszę trzymać w ręce, tak? Nie, połóż, no, może nie, położyć, ale połóż pod nie mogę odłożyć tego. Aha. Połóż pod kładem. Ta czaszka też strzela, ona ją może strzelać, wiesz? Ej, ale tylko, to jest na tej wyspie. To jest na tej wyspie, tak? Nie wiem. Tak, tutaj tak, musimy oddać. Tak. No. Gdzie? Dobra. Na tej wyspie, tutaj. Na tej wyspie. Dobra, zwijajcie żagle. Gdzie też kurwa widzicie? Ja tego nie widzę. Nad wyspą na jest, mapie, patrz, na spójrz na górę. Spójrz na górę w niebo. Tutaj. Tylko no, tutaj. Właśnie, tylko że to ten gościu. Ale nas jest trzech, kurwa, teraz musimy biegać w takim razie w kupie. Doświadczenie mnie nauczyło, że chuja to jest. Nas jest trzech. Albo, słuchajcie, ej, czekajcie. Dobra. Mam pomysł, słuchaj. Dobra, gdzie jest ten Galeon, kurwa? Ej, słuchajcie, mam pomysł. Ja zejdę na wyspę, poszukam Brixie, a wy na razie pływajcie wokół wyspy. I jak będę wiedział, gdzie jest Brixie, to wam powiem. I wtedy przebiegniecie za mną. Udeczka, możemy ją przybrać. A te skarby wzięliśmy tam z przodu? Gdzie są te... Nie, te jeziorka takie? Strony. Nie, czekaj, ale tu... Ja tam podpłynę. Nie, ale pływaj na razie, pierdol te skarby. Tu jest, wiesz, 50 koła na szali. To zróbmy, a potem... Poczymy. Dobra, zaczynamy. Nie jest na jakiejś plaży tu, Kos? Ona jest randomowo, ona jest tutaj, czekaj. Tak? Czekaj, to jest szkielet, czy to jest Brixie? Ja się zdziwię, jak chłopy głównie robili to i mają na pamięć wyuczone wszystko i chłop siedzi w bezce przy Brixie i czeka na Nie, bo Brixie jest płytko, randomowo. Olek, jest płytko. A, dobra, sorry. Za tymi kamolami? Ja, za tymi kamolami pójdę. Nie, tu chyba... O, dobra. Czekajcie, bo już ją bardzo głośno słyszę, więc ona musi gdzieś być tutaj. Czekajcie, czyli jest w podziemiach chyba, o kurwa, bo nie jest skorpiak. To krab tam taki? Jeszcze nie, idzie, czekajcie, szukam jej. Jest bardzo blisko, kurwa, bo ją głośno słyszę. Może to Ania? Ktoś do nas wystrzelił? To jest szkielet chyba. Nie wiem. Okej, muszę się cofnąć. Tam po szkielecie. Patrz na inne statki. Jest Galeon na horyzoncie, to jest Galeon? I'm right here, gdzie? Nie, to jest wyspa. Piracka paranoja. Marzy ją? Nie. Czekajcie. Ta wyspa jest taka duża, kurwa, ale... Idę na górę, sekunda. Chociaż ona musi być na dole w takim razie, skoro... tam na maszcie. Czy coś tu nie goni? Ładne, zaraz tam pójdę do kosa. Czekaj, jestem blisko chyba, bo ją słyszę. Jest na górze? Czekaj, bo... Jest, mam. Jest na górze. Przy tym właśnie szkielecie trzeba zdziała. Tu jest, gdzie jestem. Tutaj, dobra. Przy tym. Dokładnie przy tym, poczekaj, kurwa... Ja dopłynę tu za tymi wysepkami tam, żeby...
Na południe mieć drogę. Pójdę sobie z wami. Nie no, jeden, jak jeszcze. Oleg niesiesz, a ja eskortuję się. Okej. Okay. Bo nie wiadomo, co ten typo tam odpierdala. Wiecie, na uwadze, że on tam może gdzieś być cały czas i chce nas skręcić bekę. Tak, no. Aż se wapka dobije. Dobry pomysł, to ja sobie wyknę wisiłki. No może później tak. Dobra, zbijam ten żagier, kurwa, bo trochę przesadziłem. Słuchaj, na krawędzi tej, na krawędzi tutaj wyspy... Przy... na tym, bo sobie rozmieniłem za dużo rzeczy na raz. Bo kuleje, kurwa. Ty się zjebałeś, dobra. Tu jest skrzynka z amunicją jak coś, dobra. Ona jest przy tym beaconie, wiecie? Normalnie stoi. Mhm, na górze. Są tu też beczki z jedzeniem, także... Ale to czekajcie, sprzedajemy tą czachę, a tą skrzynkę, co z tą skrzynką? Skrzynkę można sprzedać też. Briggsy? Nie, czachę oddajemy jej, a skrzynkę sprzedajemy komukolwiek na wyspie. Dobra. Okej, skrzynka. Dobra, jest równo. Jest, ja mam, chodź. Skrzynka jest na dole. Ja mam czaszkę. No czekaj, tą skrzynkę masz sprzedać? Nie, kurwa. Nie, tutaj nie sprzedasz. Zostaw skrzynkę, weź czaszkę. Dobra. Zdaj czaszkę. No, wystaw mi ją. Wiecie? Zostawiałem, ale no, to położyłem tutaj. Dobra. No to... Biegniecie? Dobra. Widziałeś tam coś na horyzoncie, czy nie? Z tej strony też nic nie widzę. Olek, tutaj do mnie. Będziesz miał szybciej. O, są dwie skrzynki z amunicją, super. Będzie jak walczyć, jak coś. Jay, bo ty się z moja eskorta. Tak, ja można robić rekonesans z przodu. Tak, tak. Ty lecisz. Ja tutaj wiesz. Każdą podejrzaną beczkę musisz dziawnąć. Chcesz się wypić? Time is ticking, you know. We all have places to be, even the other crews. Chodźcie, chłopy. Niby tacy prosi, a tak naprawdę to wszyscy. Kurwa, on tu jest. Dawaj, oddawaj. Proszę. Fuck yes. To było piękne. Dostałem Achika. Ej. Byliśmy niesamowicie wytrwali. To było piękne, ej, ale to jest, kurwa, to jest coś pięknego. Cieszę się, że to ten nagrałem. No widzisz. Nagrałem, jak to łapię. Wyślę wam potem. Jest ta giera Emergent, kurde. Niesamowicie. Jest dobra. A czekaj, Brigzit, ja walczyliśmy z Brigzitem, co to była za baba? Tak. Oni odpuścili chyba. Że Julian i jego pomysł, czyli wystrzel się i odbij. O, kurwa. Ja o tym pomyślałem wcześniej, ale o tym nie mówiłem na głos. Ale kurwa, no widzicie? I jeszcze tu kosa pomysł, żeby ścigać tamtych. O, każdy dzisiaj miał dobry pomysł. I realizacja była dobra też. Pomysł no. Wykonanie moje, ty tylko stopujesz szakala. No i czekaj. Jak wszystkie ciśnienie zeszło, strzelałem kurwa z góry. Ten. Czekajcie, zrobię coś do jedzenia, bo... Niczego tu nie próbowaliśmy był... jeszcze. Ale ty był piękny. Beczki. I tu jest jakiś wąż. Tam ci to kurwa, no, to Beniaminek zdziwiony, co kurwa? No,
jak coś jest, coś wydaje się głupie, ale działa, to nie jest głupie, kurwa, proszę bardzo. Aha. Taki pomysł i zadziałał. Nie wydygaliśmy. W sensie nikomu się nie zrodziło za wcześnie. Jak Oleg ląduje po wystrzale. Jak poduszeczka. Ja stary, to był taki... Tak, masz to? Ja tak samo wylądowałem. Tak, nagrałem to wszystko. Masz to, to był taki hops na schodek. Hop. Na wysoko. Takie Mario. Ale to była akcja, kurwa. I to Galeona. Galeona. Ze starą lampucerą, nie takie sztuczki. Co ja tu mam jeszcze ze śmiesznych rzeczy? Zdjęcie cyknę. O. Szukam. Ten leży, kurwa. To jest moje ulubione. A co, o co chodzi z tą deską? Co to było za emotka? Oleg? Chowanie się pod deską. Aha. Chowanie pod deską. Mogę się jeszcze tak schować. Czekaj, nie tak. To, gdzie to było? Tutaj. Nikt mnie nie znajdzie. Czekaj, schowam się tam w tych szakach na górze. Ciekawe, czy mnie będzie widać. Dobra. Zapraszam do Gili. Lukas, widać mnie? Jest już guilty. Nie, tylko dlatego, że jesteś daleko. I za kamieniem. Jakbyś zobaczył przez teleskop? Czekaj, już patrzę. Ja patrzę. Zdecydowanie patrzeć. Teraz te z tego kąta. Pod palmą. Z tego kąta nie. Tylko ksywa. Czy ja cię widzę, że tak bliżej. No, ale to widać cię, tylko że wiesz, wiemy gdzie szukać, nie? Takie. Myślę, że takie. Ale gdyby oni szukali, to by ci tak szybko nie znaleźli. Ja się chowam w kwiatku teraz. I co frajesz z Galeonu, kurwa, dawać ich trwania. Kurwa. najbiemy ich, jeszcze ich trzeba zatopić. Ej, Vanelloidki, to kurwa już pierwsza. Fajne, dostałem dwa czyki jeszcze. Jakieś za 35 punktów za jakiś legendarny milowy statek. Tak, coś takiego nie wpadło, wcześniej, no? Plus ta dzisiejsza armatka. Aha, i skarżę są. To co? Bo my na riperach, tak? A my sobie tak stoimy jak... No i co? Dalej na pierwszym poziomie. Ja powiem ci, zauważyłem, że ludzie jak widzą Reapera, to większość olewa, bo nie chce się napierdalać specjalnie. Tylko niektórzy znudzeni czasem zasztormują. Ja pływę na Reaperze... Znaczy ci, co lecą na PvP, to oni lecą na tym trybie PvP. Generalnie. Tak. Powiem ci, że... Trochę ich jest mniej jakby. No. Powiedzmy na 10 razy, co pływę na Reaperze, nawet sam, to może mnie raz zatkali, co? Fort of Fortune. Nie Fort... Ja, od Fortune. A tam. Fortune. Luska. Okay. Chyba, że chłopaki zmieniamy banderę na Atenę. Możemy teraz bardziej na chillu na ten, na. Jak to się mówi, kurwa. To tak, ta taka flaga, że jesteś kolegą. Na sojuszu. Sojusz? No. Możemy. Żeby wiesić sojusz i lecieć na ten, nie? Możemy. A to mam wszystko zaś. Skoczę sobie ten z. I zacznę, czy przeżyję. Ja sobie skoczę spalić drugiego lojtka. Jest, kurwa. O, tu była gdzieś ta skrzynka, panowie. Ja już ją wziąłem, Wolo. Ja już je wziąłem na statek. Ja mam jeszcze jedną. Okej. Okay. Co tam znalazł i czemu się świeci na czerwono, kurwa? Aha, to się odbija w wodzie. Na pewno mi pomoże drugi joint. Black Sabbath, Paranoid.